lodowisko. Patrzcie niebo, jakie fajne. Wschód słońca. Kurde, liście poprzymarzały. Dzięcioł puka. A bramy jeszcze nie naprawiłem, tego tutaj sterowania. Dzisiaj tak. Minus 5 stopni. Rano było minus 6. Dobra, bo ja muszę tutaj ogarnąć trochę te... Zaraz się włączę. Dzisiaj tak. Kolejne tarło. I co? Aha, tu mam liście nagrabione, a nasze nagrabione. Pozamiatałem, bo to... No nie widać, bo to piana. Dzisiaj mamy stare samice. Nasze to takie już wielorudki, że tak powiem, czy wielokrotnie dojone. Kilkuletnie sztuki. Będzie widać różnicę w tym. W jednym tylko zbiorniku, bo tu drugie koryto będziemy do tego wrzucać. Tutaj jest pusto. Bo co? No kurde, widzicie, wątek uciekł. Aha, po prostu będzie różnica. Takie pierworódki czy pierwiastki. Jak pierwszy raz w życiu się trą, to co poprzednie tarło robiliśmy, a to co teraz będzie robione. Tutaj widzicie, jakie co 10 cm. Niby metrowe pręty, a zobaczcie, każdy jest o kilka centymetrów dłuższy. Dobra, bo to miejsce sobie muszę poszykować. Tokarka, bo tam dopytujecie, widzicie, wszystko leży, kurde. Chyba mówię przez ten czas, co miało być to zrobione. 3 sierpnia te koła zębate zawiozłem do dorobienia. A mamy dzisiaj, nawet nie wiem co dzisiaj, środa chyba tu. 22 listopada. Że to bym ręcznie pilnikiem wyskrobał chyba te trybiki. Dostałaś, żarcie, czego trąbisz? Nie ma więcej. Później dostaniesz. Albo kawioru, o, bo to zawsze ikrę dostaje, jak gdzieś tutaj spadnie, czy jakaś tam końcówka, czy co, to kota warsztatowego mam na kawiorze chowanego. No, dobra, bo tutaj muszę trochę sobie poszykować, to na razie się rozłączę, cześć. Dobra, to po 4 dawaj na razie, bo one duże, tak, duże, to się nie pomieścimy. Potokowiec jaki duży. Ile teraz będzie? 5? No to daj te, nie, 3-5. A ty, dobra. Nakryję trochę. No to startujemy. No, ten. Na razie, w tym magazynie. Na dole. Tu na wszystko odmazało koło. Kiedyś w magazynie to sam sobie się...
To kiedyś też tak było właśnie, że mleć tylko braliśmy, że samce nie jechały tu, tylko... Dobra. Poczekaj, jak tu nie wyciąga, jak jeszcze tak jest. Mama, jak to wezmę. To Krzysiek po to pomysł, co tam w tą czerwoną jest. Dobra. Czekaj. Dogramy. No to... Zobacz, jak ładny. A ikra. No tak, na takie tam przyspieszone puszczam, ale... Tego pokaż, tak jest, jak na koniec, żeby... Bez szmaty, albo na stół po łóżku. Ale piękne ma te. Ten to jest taki najbardziej dobra. Kurde, czekaj, bo tu nie widzę, że to nie przestawiłem kamerę. Dobra, może być. Teraz do takiego też kurde wydra wycharapci i ten dopadnie w rzece, nie? Stały, no. No, to chyba, że taka była, no, nie chciała się
Miarę bym musiał tam położyć i tego. Drugi miejski nie da was, nie? Tak? No nie, dobra, do tej drugiej na. Co? Kolor? No. Czekaj. Trzymaj. Czekaj. Miarę. Hej. Stój. Gdzie idziesz? Gdzie? A kurde, nie popatrz. Ja się ruszę. Taki kurde. Dobra, niech sobie tutaj. To ty bierzesz? No. No to bierz. A to już jest zmierzył? Nie, no to wystarczy. Tyle, no to mówię, to widać tak, że... No. Hej, stój, nie ma tego. Na tym. Daj, Artur. Przepuszczam go. Chyba, że dostałem. No, takie niespokojne są. Ponad 60. No, 64 gdzieś może ma. A tu no, na środek, bo. A jak upuszczam on? Przed kamerą. Aha, kamerę. Pana więcej jak 60 nawet. Więcej, nie? Ujo. Ujo. Ujo.
Artur, na kija lekko uchyl klapę, ta kija pouszcza piana, żeby schodziła. Wiesz, unieś klapę, co? No ten kij, no, w narożniku. Nie tam, ten. No, tak żeby to mówię i ta piana sobie będzie spływać. Tu już mamy z mleczem wszystko, tu są potokowce. No i jak widzicie, miski opróżnione, wypłukane, wylizane, a ikra w słojach leży. Tutaj o, te pływają coś dzisiaj, to musiałem im pomóc trochę, niektórym się wybudzić, reanimację przeprowadzić. A tutaj mamy tak, żeby zobrazować jak to wygląda, samice, które pierwszy raz się trą, a później w późniejszych latach. To są tutaj, w zeszłym tygodniu tarło robiliśmy, było 80 kilka sztuk. Mamy 1, 2, 3 słoje. Tutaj na tym obiegu są, z tych młodych, z 80, no przyjmijmy, z 80 sztuk 3 słoje. A dzisiaj mieliśmy tam coś koło 40 i mamy tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 słoi. Czyli dwa razy większa wydajność jest, bo w tym siódmym słoju to tutaj jest ikra od strąga potokowego. Że no jutro jeszcze dojdzie tam pewnie z jeden słój, może nie pełen, z 1,5-2 litry, bo będzie dotarcie jeszcze jutro. Pełen, mówię pełen, no to wiadomo, że nie pod czubek, no bo pełnego się nigdy nie kładzie, bo to by było na zmarnowanie. Tyle co jest. 3-3,5 litra do słoja. Tak to wygląda. Ciemno tutaj trochę. I o, potokowiec tęczak. W kolorze jaka różnica widać. Te są bardziej, mówię, potokowce zawsze są bardziej takie jasna pomarańczowa albo żółty, nawet taki, nawet czasami są lata, że taka cytrynowa ta ikra się robi. No i dobra, i tyle chyba w temacie. Tu mam powyłączane, światło zgaszę i chyba dobra. Tutaj, aha, dzwonek jeszcze muszę, poczekajcie, dobra, bo jeszcze muszę tutaj ten dzwonek pływa od poziomu wody położyć na wodę. No to jest taki do domu dla mnie alarm, jakby coś się zadziało, że woda opada, no to takie mam powiadomienie po kablu. Tutaj wodę mamy, dobrze, to na razie, cześć.